Skąd te pomówienia, że ja nie wstanę, żeby tu coś dzwonić, żeby tu coś ogarniać? Ludzie, spokojnie, na 12 nie wstać. Sąsiad tak, sąsiad cały czas... Ja mam wrażenie, jak słucham tego sąsiada nad sobą, że on każdą jedną deskę co najmniej 30 gwoździami przebije do podłogi, nie? Że tam po prostu, tam nie ma już deski, tam jest po prostu miliard gwoździ zamiast tej deski. Może robić taką specjalną podłogę z samych gwoździ, tam nie ma płytek, tam nie ma desek. W górnym prawym rogu, koreański Terran Dream. A jego rywalem w kolorze czerwonym, Hurricane, czyli oczywiście koreański Protoss. Mapa to Ice and Chrome. Jak widzimy, całkiem sporawa mapa, Dwixel Nagi. I czy tutaj były jakieś złote gazy? Nie, tutaj nie widzę żadnych złotych gazów, złotych minerałów też nie ma. Czyli taka raczej bardziej spokojna mapa. No ale na pewno zachęcająca do siedzenia na 3-4 bazach. Bo jak tutaj się człowiek dobrze jest w stanie rozstawić i tutaj, no to obrona jest w sumie nie taka trudna. Do każdej bazy prowadzi zwężenie. No, ale jak się uprzeć, to zawsze da się skonstruować na pewno jakieś natarcie. Może przy okazji z dropem. Nie, no to nie, że ja pluję na dzwoniące osoby, które mnie tutaj chcą wybudzić, ale spokojnie. No przecież był stream odpalony, już wszystko było. To jeszcze nie jest jakiś WCS, żeby stream był odpalony 20 minut przed, tylko taki turniej. No 6-7 godzin dzisiaj pewnie potrwa, ale też nie ma takiej presji, Wardy. Też pewnie leniwie dzisiaj wstał i podchodzi do castu. Ale liczę, że gry będą dobre oczywiście. Nie po to się Koreańczyków tu zaprasza, żeby się nie pokazywali nam z dobrej strony. I swoją drogą, tak oczywiście chwilę przed kastowaniem, jakby tutaj panikowaliście na Discordzie, że mnie nie ma, to zauważyłem, że Dream w turnieju New Year Mayhem, czyli nie w tym, tylko w innym, pokonał Ragnaroka, co było dla mnie super szokiem. Wygrał Dream 3-2. Więc no w ogóle jakiś szok, Ragnarok jest przecież tak dobry ostatnio, takie świetne wyniki, a nagle przegrywa na Dreama 3-2, a Dream w tym turnieju póki co ma 1-3, czyli jedna wygrana, to chyba było z Zestem, i pozostałe trzy gry to same przegrane. W sumie to może Dream ma szansę z Hurricane'em, i to całkiem sporawe, zobaczymy. No ale cóż no. W ogóle też wyniki Zesta są w tej grupie dość zabawne po tym pierwszym dniu rozgrywek, bo Zest przegrał z każdym. Zest przegrał wszystko. Zest przegrał absolutnie wszystko. Cyklon. Cyklon to pierwsza jednostka, tak jakby Dream się spodziewał Stargate'a. Albo chciał zrobić taki timing push na trzecią bazę Protossa. Teraz Protossi właśnie bardzo chętnie przejmują tę trzecią bazę bardzo prędko. O, i jak Sentry jest fajnie ustawiona. No też w ogóle takie stare trochę otwarcie, czyli Adeptka, Sentry, Stalker. Też rzadko używane. No ale mamy. No i to jest dość ważne, żeby ta halucynacja zauważyła albo technologię, albo właśnie czy jest trzecia baza, czy nie ma. Tutaj było takie przycięcie, ale to się nie przejmujcie. To na pewno nie było z naszej strony. No i elegancko widać dwa raksy. Chyba nawet ten cyklon był trochę widziany, więc Hurricane póki co wie wszystko. No ale to, że wie wszystko, to też nie znaczy, że jakoś świetnie sobie będzie radzić koniecznie z agresją Dreama. Jak widzimy, Roshada zaszła. No i co teraz? Po prostu Raven. O! Raven jest niezłą odpowiedzią na kolosy, aczkolwiek... To trzeba potrafić zaatakować jako Terrana. Wielu Terran mam wrażenie, że rzuca dezaktywację na kolosa, po czym nie robi nic i ucieka. Evil Sky też nie mogłeś wstać, no to jest właśnie... To jest dzisiaj jest piątek chyba już, kurczę, jak ten czas leci, już prawie połowa lutego. A człowiek sobie tyle obiecał w nowym roku. Jak co roku. Okej, okay, dwóch... Wow, czterech obserwatorów już ma. Dwóch tutaj, jeden tu i jeszcze gdzieś jeden. Pewnie na dole, tak. Tutaj jeden na dole mapy, jeden na środku, jeden u przeciwnika i jeden w sumie taki wędrujący póki co.
do końca doinformowany chce być Harry Kane. O, jakie to są nie robaki, tylko ursadony. Takie rzeczy. W sumie ursadony chyba były też Starcrafcie 1. Albo coś na wzór. No ciepnie chociaż jedną probę Reaper, może nawet dwie. Już widać, że chce się pozbyć tego Reapera. No prawie mu się udało dwie ubić. No i oczywiście przechodzi już powoli Hurricane w kolosy. Całkiem szybko. No, a Dream? Dream widać, że będzie mocno atakować. Nie ma jeszcze nawet zaczętej trzeciej bazy. W tej minucie gry sygnalizuje to, że no... musi być atak. Znaczy trzecia baza też pójdzie, ale... ale razem z atakiem. No chyba, że coś się naprawdę dziwnego by stało i Dream by uznał, że zrobił taktykę, której nie chce wykonać. Obserwator myślę, że całkiem dobrze zauważył ruch wojska. Uuu, nie ma jeszcze baterii, nie ma kanonów. Jak on tutaj ciekawie atakuje, zobaczcie. Tu przodem, środkiem idzie... piechota, od tyłu ten cyklon z Ravenem, ale no doskonale się ustawił Hurricane, no bo widział oczywiście, jak podchodzi przeciwnik. No i teraz może do trzeciej się szybko wbije. Póki co jest trochę tajemnicą ten plan terrański. Raven po prostu poleci na kontrę, na wydobycie. Uuu, no dobra, Raven poleci dalej. Ledwo, bo ledwo, ale jakoś się przycisnął. Hurricane tego kompletnie nie zauważył, zero reakcji u tego zawodnika. No i dokładnie, leci autoturret pierwszy, drugi nie, no dobrze, mądrze, że go nie zrzucił. Tu też oczywiście jakieś skromne przechwycenie, ale patrzmy jeszcze na tego autotureta. O, ładnie, bierze na celownik proby. No to mądra postawa Dreama, że nie bił się z kolosem. No ale też szału nie było, no 5 probek to nie jest tak dużo. Ciekawe, czy... tylko o tyle mu chodziło, no bo póki co to powiedziałbym, że Hurricane raczej ma dobrą pozycję. No i nie może w to atakować Darran. Uuu, mina. No, może mogła ciepnąć mocniej, aczkolwiek nie było źle. Ej, to nawet mądre jest, żeby tak z Ravenem i Cyklonem pojeździć dookoła baz Protossa i pościągać obserwatorów. No w sumie pewnie o to chodziło Dreamowi, pewnie on teraz wcale nie chciał kończyć gry, ani jakoś bardzo mocno się wbijać, tylko ograniczyć wizję i za chwilę jakiś drop, jakiś inny może atak skonstruuje. Póki co był taki atak ćwiczebny. Będzie atakować. Widać, że będzie atakować. Czy Merin to widział? O, Merin widzi przejście wojska. No dwa archony przypadkiem się tu nie kręcą. Już teraz z pewnością wie. O, ale nie ma jeszcze ghostów. Dopiero za chwilę będą ghosty, które mogą bardzo fajnie wyłączyć izoloty i trochę archony. W sumie wszystko mogą wyłączyć. Nie najlepiej ustawiona jest ta armia terrańska. Uuu. No, jak żyć. Ej, chwilę, on dezaktywował Warpizma nawet. Fajny ruch, no ale... do zwycięstwa daleka droga, chyba SCV będą musiały zostać wyciągnięte, ghosty z prawej strony nadchodzą. Dream... no co ten Dream robi w sumie, jak się zastanawiam. SCV są przygotowane chyba do bitwy, mediwaki nie bardzo leczą jednostki. Poraniony Terra na bitwy w sumie nie było. No póki co Kolos i Protoss straszą. No i chyba w końcu ruszy do walki. Jedno MP całkiem ładnie siadło, kolejne. No i tak ciężko stwierdzić, czy można walczyć. Hurricane swoją drogą chciał chyba skończyć tę grę, bo 1-1 zaatakował i plus 2 dopiero teraz ruszyło. O, teraz jest lepiej rozstawiony Dream. Po lewej i po prawej ma całkiem sporo wojska. No ale Protossa nie ubywa, nawet jest coraz więcej. No i teraz jest istotna przewaga w limicie. Może jakieś sprytne MP. Oj, Stalkery trochę blokują dostęp Archonów. Może za to ostro zapłacić. Oj, to była fatalna bitwa dla Hurricane'a. Dream bardzo ładnie
skan zagrany, ale co z tego, już zaczyna znikać. Chociaż kurczę, tego Protosa jeszcze trochę jest, Steampack użyty. No i teraz bardzo kluczowe zeloty dobiegają, dzięki czemu kolosy mogą czuć się bezpieczne. Nic ich teraz nie zaatakuje. Chyba będą potrzebne SCV. Spora przewaga w ulepszeniach na korzyść Terana już za chwilę. Już jest 2-2 kontra 1-1. Sprytnie wysłane zeloty na lewą stronę. No nie, chyba Dream nie da sobie rady w ten sposób. No i Hurricane, jak widzi przejście na lewą stronę, to atakuje od razu w prawą. Fajnie to wojsko było przerzucone, trzeba przyznać. O, i teraz mimo wszystko Steampack. Fajnie, Maraudery mogą od razu zaatakować kolosy. Dobre mikro. Kolejny kolos dobiega na pole bitwy. No i koniec końców, ja bym powiedział, że Terran da sobie... O, jak dobrze sobie dał radę. No miazgunia, ale 33 CV też padły. Nie no, dał radę Dream. No i teraz musi kolos wszystko odbudować. Od razu muły na 12, czwartą bazę również posiada Protoss. Wydaje mi się, że trzeba by jakoś skorzystać z tej drobnej przewagi w armii, ale zanim Terran doleci do Protossa, to już chyba Protoss właśnie odbuduje znaczną część jednostek i tyle z tej przewagi. No to może chociaż 3-3 ruszył Terrana. O, fajnie, jeszcze Obserwera postawił. No nie mów, że Dream to zauważy. Nie, nie zauważył go. Nawet jakby zauważył, to chyba jeszcze nie ma skana. No ciekawe, że tutaj ma... Czy on ma 4 orbitale? Ale to jest zachłanny teren. Standardowo tu się stawia planetarkę w czwartej bazie. A on nie. On ma muły. No i znowu Hurricane wychodzi na mapę, to może być bardzo niemądra decyzja. No, to jakby tutaj został gdzieś złapany, to mógłby tego mocno pożałować. Hurricane dalej wychodzi na tę mapę, tak wchodzi i wychodzi, lewo, prawo, cały czas. I znowu, a teraz skały będzie niszczyć. No ma tego Obserwera, dzięki czemu dobrze widzi, czy Terran wjeżdża, czy nie wjeżdża. O, czy widać? Było Marinem. A nie, on widzi Sensor Towerem, że tu się coś zbliża. Okej. Okay. Sensor Tower zakończony. No i póki co Dream obroniony, 54 SCV do 71 probek, ale wydobycie porównywalne przez muły. No i drop zolotowy. O, wow, zauważył Obserwera. No to jednak Dream sokole oko. W takim momencie go zauważyć to nie jest prosta rzecz. O, i teraz jeszcze akurat tak poleci tym warpizmem. O nie, nie poleci tak warpizmem, skorygował lot. Very nice, Obserwer znowu idzie w to samo miejsce. No, ale to jest dobry atak, wydaje mi się. Ciekawe, czy Dream to zauważył. No, teraz już na pewno zauważył, bo jest atakowany. 3-3 rozpoczęte. U Protossa też plus 3 do ataku. Pancerz jest. No, ulepszenia nam się chwilowo zrównały. Ale niebawem znowu Terran wyjdzie na prowadzenie. Gdzie ten Warpist leci? Okej, okay, no. Nie powinien go rozstawiać, oczywiście. Tylko lecieć dalej. Aha, po prostu Warpism przeleciał sobie przez wszystkie bazy Terrana taką. Kolejny skan, kolejna zauważona baza. Co ciekawe, Protoss nie dodaje Disruptorów, które są dość typową jednostką na tym etapie gry. Niektórzy nawet tylko grają Disruptory, olewając kolosy High Templary, a podobno... No najlepiej jest podobno zagrać wszystko. I kolosy, i Stormy, i Disruptory, tylko nie jest to łatwa sztuka. No, 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 będzie EMP, no nie wierzę, że nie. Snajpy, jak zachłani, jak ich czemnie. No pewnie, jeszcze, oj, tutaj jeszcze! 4 High Templary, 3 oberwały, EMP od góry. No czemu on nie mikruje? Czemu on nie atakuje? A, bo on ucieka po prostu przed Protossem. Tutaj też niezły EMP, że zagrany. O Jezu. No, oberwał sztormem, no ale w sumie większość jednostek przeżyła. Plus 3 u Terrana zakończone. O, udało się. Udało mu się zniszczyć Nexus, ale Protoss przywołał swoje jednostki. No teraz mógłby łapać te niedobitki, ale pewnie jest zaabsorbowany tym, że dostał zeloty do swojej głównej bazy Dream. No i spada limit Terrana. No ciepnie Warpizma pełnego zelotów. No i co teraz, panie Hurricane? Chyba po tym zamieszaniu chce on po prostu zaatakować. W końcu podwójna produkcja Disruptorów.
No nie wiesz, że MP tu nie poleci jakiś soczysty. No. Aczkolwiek tylko dwa hajtemtary oberwały, jeszcze dwa mają energię. Dream z pewnością to zauważył, to jest jego główny cel w bitwie. Oho, no taki cel, że aż obrywa sztormami. Rzuca te skany, ale one są przydatne. Jak rybie ręcznik. Połowa mam wrażenie, że była trochę zmarnowana. Mimo, że mapa jest wielka, to jednak gracze potrafią co chwilę znajdować jakieś potyczki. O, no tu będzie bardzo ciężko wygrać Dreamowi, jak sztormy siądą, a widać, że już lecą jeszcze Disruptory. No ale dobra ewakuacja. Jeszcze nawet trochę oberwał, bym powiedział, Hurricane. 3-3 już za moment po obu stronach, no ale też oczywiście teren ma ulepszenie na Wikingach. Plus 2 do ataku. Ojej. No zaraz się może zdziwić, chociaż on widzi w sumie z sensor towera, że coś tutaj idzie. Jest spora szansa, że to są właśnie te Disruptory. Niezły snipe na pierwszym. Na górze pamiętajmy, że nie ma planetarki, więc to jest dobre miejsce do ataku dla Protossa. No ale Dream może zaatakuje te lokalizacje z każdej strony. Pierwszy kolos już prawie że obalony. Nadbiega Terran, jest potencjał, jest wielki potencjał. No ale żeby teraz Disruptory go nie wyjaśniły, jakie będą szpagaty Dreama. Niezły, tylko Marauder ściągnięty, kolejna Disruptor nowa, ta bardziej rzucona na SCV, ale to jest Miazgunia. Z tym, że też oczywiście swoje obrażenia przyjął Dream w naturalu, gdzie też dobiegły zeloty. No i czas chyba się obronić i skontratakować. Już bardziej zielone światło nie będzie dla Dreama. No jak nie teraz, to kiedy? Ohoho! Widzę, że aż się poderwał do lotu. Nie widać kolejnych zelotów po prawej stronie, z pewnością Hurricane znowu zaatakuje, no bo wie, że pewnie rywal teraz idzie na jego stronę mapy, no to trzeba znowu iść za ciosem. Znowu bić wydobycie. Ej, tutaj spokojnie Dream może walczyć. O, już nawet rzucił elegancko skana, no i wie, że teraz trzeba uratować część jednostek. Kurczę, myślałem, że trochę mniej straci Dream, no ale to też nie były takie złe wymiany, trochę... O, wa. Widzi. No niby widział, ale mikro nie było najlepsze. Sztormy nierzucone, kompletnie nie kontrolował swoich jednostek Protoss. No i zaczyna być atakowana produkcja, recall na lewą stronę. No i teraz doskonały skan, żeby rzucić EMP. No niby trafił, ale też oberwał jednym sztormem, sporo zelotów. Jezu, nie, jest po prostu wielkie zamieszanie. Ale z tego zamieszania wydaje mi się, że trochę lepiej wychodzi Terran. No ale to są rzeczy naprawdę marginalne. No musi zrzucać muły, musi pompować jednostki i teraz do końca atakować Protossa. Świetne podejście pod Disruptora. Ten nie zada żadnych obrażeń, no i to jest Miazgunia ze Stalkerów. No i chyba w końcu finalnie przełamuje Protossa Dream. No, Stalkerami to bym tak trochę może nie rumakował. No niby jakoś poszło, ale Stalkery to kruche jednostki, jeszcze dostały MP, to już w ogóle. Od Marauderów pękają chyba na 4 uderzenia. Kontratak zelotowy. Sprytnie wybiera opcję Hurricane, no bo teraz czeka na podwójne kolosy. Może jeszcze jednak Protoss to ugra. 33 CV do 72 probek. Już Dream chyba zapomniał o tym, żeby robić robotników. O, jak biegnie za tym warpizmem. No, powinien go wziąć na celownik. Tu też bieganina, nie ma, Boże, nie ma planetarek. O, i teraz przyjdą te dwa kolosy, już jeden jest widoczny. Nexus do zniszczenia, może nawet padnie ten w dolnym prawym rogu. Terran też cały czas ucieka. Brakuje wydobycia Dreamowi. Ma tylko 100 minerałów na minutę na ten moment. Kolejny ghost ginął. Oj, tu będzie otoczenie piękne z zelotami. Spokojnie to wygrać powinien Protoss. No, nie najgorszy pomysł Dreama, bo trochę posnajpował Stalkery i się ewakuował. Bardzo dobra gra w sumie obu graczy. No ale trochę lepiej zagrał Hurricane. Fabryka w locie.
mogłaby trochę min poprodukować, bo jednak z lotami są duże trudności, cały czas warp jest męczy, no ale chyba dwójka Marinum go teraz obije. Tak jest. Być może ostateczna bitwa w tej rozgrywce, limity bardzo zbliżone. Nie, jednak Hurricane uznał, że lepiej powrócić, odbudować High Templary. Tylko on tutaj zrobi Templar Archives. Niezbyt może to być roztropna decyzja. Bo to jest jedna z baz, która jest najbardziej zagrożona atakiem Terrana. Ale tych zelotów jest nastawiany. Wydaje mi się, że piechota całkiem szybko je niszczy. O, niezły force field. Trochę musiał się przytulić Terran do tych zelotów, a tego na pewno by nie chciał. No i teraz uciekać, strzelać i tak w nieskończoność. Mediwaki też przyspieszone. Świetnie je bierze na celownik Hurricane. O, już praktycznie wszystkie padły. No i ucieczki, nie było końca. Kolos idzie oczywiście strzelać w te skupisko jednostek, no bo szkoda, żeby atakował Akademię Duchów. No już chyba nie ma nadziei dla Dreama. No i kolejna konfrontacja, ale... Nie, no, czwórka Marinów z tym nie wygra. No. O nie, dobra. Już jak zobaczy te zaloty, to chyba się podda. No podziwiam, że tu nie było planetarki, bo wystarczyłaby jedna, może trochę lepsza bitwa dla Dreama i to by też mogło wszystko odmienić. Za chwilę nie będzie wydobycia na 12. Dream sprytnie chce przemycić bazę na 4. No i teraz snipe na kolosa. No ładnie, ładnie, ale to dalej jest 17 zelotów. Może tak mikrować w nieskończoność, a zelotów nie ubędzie. Do limitu przewagi. GG. No, Dream grał nawet nieźle, tylko czasami były braki w mikro. Ale tak, to bardzo dobra gra. Kolejna mapa to Yagannata. W dolnym lewym rogu, w kolorze niebieskim. Dream. Widzę, że już do pełnej akcji przystępuje Terran, jego rywalem oczywiście Hurricane w dalszym ciągu. Gracze grają BO3, czyli do dwóch wygranych. Best of three. No i to jest ciekawy start. Mapa jest z tymi polami przyspieszającymi, jak widzimy. Takie cztery pola znajdują się na mapie. Chyba to przyspiesza o 35%, ale też ręki nie dałbym sobie uciąć, bo szkoda ręki. No i są koszary pierwsze. O, są nawet drugie, ale to będzie dynamiczna rozgrywka. No proszę. Niby Hurricane, wiecie, spokojnie, jedzie na zwiat, wszystko jasne, wszystko widoczne, ale trzeba by na pewno. Najgorsze, co może zrobić chyba Dream, to zrobić drugi supply depot na rampie teraz, bo... To już mocno do zrozumienia Hurricane'owi, że coś jest na rzeczy. No, Hurricane oczywiście, druga baza. A, jest Merin. To mi się bardzo podoba właśnie. Tak myślałem, że no Reaper to chyba jednak nie bardzo. Ale Merin? O, jednak zrobi drugiego supply depota? Zrobi. Okej. No to teraz już mi się trochę mniej podoba, aczkolwiek... No chciał bardzo ubić tę probkę. To jest w sumie niezłym pomysłem. Czy zrobi zelotę, czy nie zrobi zeloty? No, nie robi zeloty, bo widać zakolejkowaną kolejną probę, okej. No i Maraudery z Konkasji w Shells, to jest oczywiście to, co zaplanował zagrać Dream niedaleko bazy Protossa. Tutaj oczywiście cały czas Marines, no i przejście w Twilight Council. No jest potencjał, jest ogromny potencjał. Wydaje mi się, że najgorszą możliwą technologię wybrał Hurricane do obrony T4.
tego ataku. Znaczy, on nie wie, że tu się broni, ale tak przypadkiem wyszło. To może być najgorsze, co mogło mu się przytrafić. Oczywiście Marines już pędzą przez mapę. O, jeszcze SCV też jadą na imprezę. Proba... Nawet jak dojedzie, to dojedzie dość późno. Chyba, że on w ogóle będzie chciał coś tutaj ukrywać. O, nie, Stalker złapany. O, oj. Jak ja lubię taką szybką decyzję o poddaniu. To jest to. To jest to. O, przegrałem. I tak wiecie, góra sekunda trwał ten namysł, nie? Górę. A potem już tylko wyjście. Coś pięknego. No, tak jak mówiłem, no. Akurat się nie ułożyło Protossowi. Nie był zbyt domyślny. GG. Szczepekę, dziękuję za followa, witamy na transmisji. Oj, BMH, kurczę, 25 minut temu, mam nadzieję, że jeszcze jesteś. Chyba jesteś. Dzięki wielkie BMH za wsparcie kanału, 15 miesięcy łącznie. Pogchamp, dziękuję ci bardzo. Dolnym prawym rogu Hurricane, górnym lewym Dream. Jedziemy. Te kolory na tej mapie są jakieś takie inne. Ciekawe. Takie bardziej wyblakłe się wydają, nie? Czy ja coś źle widzę? Mapa Heavy Rain. To znaczy Hard Rain, podobna do mapy sprzed kiedyś. Czyli Heavy Rain. Mapa Heavy Rain chyba była w Heart of the Swarm. Też produkowała nawet niezłe rozgrywki. Niezłe potyczki. Jeszcze trochę za czasów Life'a to był. Ale teraz mimo wszystko, że Hurricane gra bez zwiadu, to jestem pod wrażeniem. Aha, on gra bez zwiadu, bo zagrał Cybera przed Nexusem, żeby teraz nie zginąć na taką taktykę. Taki z niego spryciarz. No i plan na froncie. Aczkolwiek Dream, no nic teraz nie będzie takiego innowacyjnego grać. Kurczę, powiem wam, że wczoraj robiłem te predykcje, mówiłem, że raczej będę pamiętać, na kogo bym tutaj stawiał do zwycięstwa. No i wydaje mi się, że powiedziałem Hurricane, że wygra 2-1. Ale też kurczę, chyba będzie trzeba sprawdzić, kogo typowałem do zwycięstwa. Bo wydaje mi się, że Hurricane'a. Swoją drogą to Reaper ma dalszy zasięg niż Adeptka i niby można wymikrować. No, gdyby nie było tego cienia, to na pewno można wymikrować. Ale widzę, że nawet Dream się jakoś mocno nie stara. O takie mikro, no bo w sumie po co? O, i zauważy, no pewnie, że zauważy Twilight Council. No może Hurricane zagra to, co chciał na poprzedniej mapie zagrać, ale szybko przegrał. Ja, tu Adeptka po prostu weszła, więc ona widzi o wiele dalej niż jej cień. Oj, no ale nie widać do budówki przy fabryce, a to jest dość ważna rzecz. No, ale widzi przynajmniej, że jest fabryka, no bo jest jeszcze ta taktyka z może szybszymi drugimi koszarami. I to też już by coś było dla Protossa. No ale właśnie drugie koszary są, więc wydaje mi się, że Dream będzie stawiać też na mocną agresję. Jest wycofanie. No i naturalnie musiał być zagrany Blink. O, i do tego Robo. I to wszystko na jednym gatewayu nadal. Kto wie, może jakiś atak można skonstruować z perspektywy Dreama, tylko to musi wejść zanim się Blink ukończy. No. Okej, już z tego buszu Reaper nie wyjdzie. No i nie no, Dream robi pewnie klasycznie trzy raksy i... Chociaż to trzecia rafineria? Tak, dobra, okej, trzecie raksy, trzecia rafineria. Nie no, robi standard.
Ring w sumie gra to, co na mapie pierwszej i to, co ostatnio teranie też chyba z powrotem bardzo lubią. Jeszcze tylko brakuje eBay'a i plus jeden do ataku, ale właśnie chyba o tym trochę zapomniał. O, jest eBay, dobra, czyli przypomniał sobie. Nie wiem, czy to się zgra ze Steampakiem, ale może będzie podobnie. Bo Steampak oczywiście się robi najdłużej z tych wszystkich ulepszeń, ale chyba nie aż tak długo, żeby zaczynać plus jeden w połowie Steampaka. Więc jest to jakieś niedopatrzenie Terrana, ale może zawsze zaczekać na to plus jeden. No i poszło. 114. Ej, to to plus jeden się robi dłużej od Steampaka. Nawet plus jeden? Serio? No, dla mnie to nowość, bo jak gram Protossem, mogę rzucać Chronoboost na ulepszenia, to u Protossa się to tyle nie robi. No dobrze. Combat Shield 79 sekund, Steampack 100. No nie, no to się w ogóle nic nie zgrało w bazie Dreama. Teraz tak powiem wam, no nie najlepiej. Tak, kiedy Steampack jeszcze dłużej się opracowywał. Ale w końcu się zlitowali i zmniejszyli. W ogóle zniszczenie kiedyś Steampacka Terranowi to już było prawie że równe skończeniu gry. Arcane oczywiście bardzo rozsądnie, bardzo bezpiecznie już zagrywa kolosy. Tu są rampy, to myślę, że pomimo tego Ravena, chociaż no tu nie ma rampy. Można by obalić te wieże i wtedy te skały, żeby się przejście zamknęło i wtedy już tylko dwa przejścia byłyby do obrony. Snajpna obserwatorka. No i Blindstalkery oczywiście przeżyją i sobie pójdą. Chociaż może jeszcze Marina jakiegoś dziabnie. O, albo ma ona, on chce Maraudera. No tutaj duży błąd Hurricane'a. Trochę zapomniał, żeby uciekać. Chociaż no dalej mikro ma nie najgorsze. No i teraz szybka dezaktywacja kolosa i wchodzimy. Nie no, nie ma sensu, bo są Forcefieldy. Dream nie jest takim amatorem, żeby wchodzić w miejsce, gdzie to nie ma sensu. No i póki co są gracze raczej zamrożeni. Nie wiem, gdzie się wybrały stalkery, ale one chyba szukają kontry, a tu kontry żadnej nie ma. Oj, teraz Dream może tu wejść! No wchodź! No i nie wszedł. A miał jeszcze minę, miał wszystko. Mógł tu chyba walczyć, jeszcze może dezaktywować kolosy, ma przewagę w ulepszeniach. No nie no, teraz to już nie, no teraz to za późno. Teraz znowu są Forcefieldy na rampę. No i nie wiem, czy jak tak dużo zaletów się pojawiło, to trzeba by na pewno dalej można wojować. Autoturety fajnie wyplute, wikingi ładują. Nie no, Hurricane bez problemu się obronił. Także Dream trochę zważywił teraz grywkę. W ogóle on zrobił drugi starport na dwóch bazach. Co tam się wydarzyło u tego Dreama? Aha, 5 Raxu, 2 starporty na dwóch bazach i cały czas robi armię. Nie no dobra, Hurricane to wygrał. Bez przesady. Wydaje mi się, że wczoraj właśnie przewidziałem Hurricane'a do zwycięstwa. Ale to trzeba będzie jeszcze odtworzyć nagranie, bo w przypadku tego pojedynku jest to dość w moich oczach teraz wyrównane, no ale nie no. Dream trochę przesadził z doborem taktyki, ale może uznał, że nie ma co grać długiej gry na Hurricane'a, bo naprawdę ładnie pierwsza gra poszła. GG. Także pierwszy pojedynek kończy się zwycięstwem Protossa. A kolejnym pojedynkiem będzie możliwe, że ze... Nie, chwila. Dreamer, okay. Chyba ze Skewer, ale jest pewna niepewność. Na YouTubie dziękuję za oglądanie. Follow Nidstarka, cześć, cześć.